Ogólnopolski program zwalczania grypy stoi na stanowisku, by umożliwiać szczepienia najszerszym grupom osób. Jednym ze sposobów, by łatwiej otrzymać szczepionkę, jest szczepienie na poziomie apteki. To farmaceuta przeszkolony, mający określone umiejętności i wiedzę co do szczepień, mógłby szczepić przeciw grypie. Pamiętajmy, szczepionka przeciw grypie jest to szczepienie niezwykle bezpieczne i nic nie stoi na przeszkodzie, by takie szczepienie było wykonane przez osobę pracującą w aptece, przede wszystkim farmaceutę. Że szczepienie składa się jakby z dwóch takich podstawowych elementów: kwalifikacyjnego badania lekarskiego, jak również samego wkłucia, wykonania szczepienia. Takie uprawnienia moglibyśmy rozszerzyć. Środowisko medyczne, środowisko naukowe dyskutuje, czy miałby to być lekarz, miałby to być farmaceuta, czy miałaby to być na przykład pielęgniarka. Planujemy wprowadzenie takiej możliwości realizacji szczepień ochronnych przez pielęgniarki, to znaczy pielęgniarki, które są wykwalifikowane do przeprowadzenia badania fizykalnego, a także mają stosowne kursy szczepień, mogłyby wykonywać kwalifikacyjne badanie pielęgniarskie przed wykonaniem szczepienia przeciwko grypie, a następnie wykonać takie szczepienie. Jeśli chodzi o szczepienia w aptekach, należy to bardzo dobrze zorganizować. Ja generalnie nie jestem przeciwny temu pomysłowi. Jestem przekonany, że u nas, podobnie jak na Zachodzie, może się to udać.